inaczej się prowadzi firmę, jeżeli masz zamiar ją sprzedać za 2, 3, 4 lata, a inaczej, jeżeli myślisz o tym, żeby wnuki ją prowadziły i kontynuowały. Co jest warte? 300 tysięcy, 500, 800, cudownie to powiedziałeś, to jego termostat automatem będzie dążył do tych 120 tysięcy, bo tam to go przygniotło. Większość mężczyzn słuchających tego wywiadu poczuje się trochę gorzej. Biznes Rider. Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Paweł Nowak, piąteczka. Cześć. Paweł jest doradcą sukcesyjnym, jest osobą, która napisała na temat sukcesji książki i jest założycielem i prezesem zarządu Krajowej Izby Doradców Sukcesyjnych. Paweł, cześć, witam Cię serdecznie. Cześć. Mam do Ciebie mnóstwo pytań, bo wiele rzeczy na temat sukcesji mnie interesuje. Powiedz mi proszę w ogóle, czym jest sukcesja na samym początku, bo to nie jest popularne słowo w polskiej, nie wiem, szkole czy na polskiej ulicy. To jest coś dopiero, o czym ja się dowiedziałem jakieś kilkanaście lat temu, a w życiu młodej osoby mało kto o tym myśli i mówi. Tak, nawet robiono badania dotyczące słowa sukcesja. 55% respondentów odpowiadało, że to jest coś związane z sukcesem. Natomiast nie było w tym żadnego wątku pokoleniowości. Mhm. Natomiast rzeczywiście sukcesja, biorąc pod uwagę słownik, to będzie następstwo, kontynuacja, przetrwanie. Mhm. A jakbyś miał powiedzieć taką jakby swoją definicję. Jak ktoś mówi o sukcesji, to czym jest ta sukcesja? Najczęściej sukcesja kojarzy się z czymś, co jest smutne, czyli śmiercią, odchodzeniem, bo rzeczywiście chociażby pisanie testamentów może się tak kojarzyć. Natomiast moja definicja to jest próba przetrwania przedsiębiorstwa, które co do zasady, czyli firmy, które co do zasady jest podmiotem sukcesji. Czyli nie miłość rodzinna, nie zgoda, tylko podmiot sukcesji, czyli na przykład przedsiębiorca, który zatrudnia 200 czy 500 pracowników i moja definicja to jest zachowanie tego podmiotu sukcesji w trwałości na następne pokolenia. Mhm. Tak, żeby po prostu przez złą organizację następne pokolenia tego nie zaprzepaściły i tak dalej, tak? Tak, natomiast statystyki pokazują, że jest wyzwanie narodowe, jest wielkie, bo tylko 13% firm w Polsce działa w drugim pokoleniu w tym momencie, czyli 87 firm na 100 nie będzie kontynuowane. Okay. No i to jest... To kiedy w takim razie warto pomyśleć o sukcesji? Jaki jest ten moment? Bo ja już się wiele lat temu nad tym zastanawiałem, poczyniłem pewne kroki. Natomiast to jest, wydaje mi się, w Polsce taki dosyć nowy temat, bo sam biznes w Polsce jest nowy. Jakby same przedsiębiorstwa są nowe i bardzo mało jest firm, które trwają 40-50 lat. Tak jest. Głównym centrum procesu sukcesyjnego, czyli tym paradygmatem przedsiębiorcy, jest gość, najczęściej mężczyzna, który w latach 90. po raz pierwszy rozpoczynał firmę, bo mógł rozpocząć. Ustawa Wilczka, 2 miliony Polaków zakłada firmę. Zakładając, że tym przedsiębiorcą był 30-latek średnio, czyli dzisiaj ma 60-65. I odpowiadając na Twoje pytanie, kiedy jest najlepszy moment? No więc powiem trochę, żeby sprowokować. Ostatni moment w procesie sukcesji rodzinnej, czyli zostawmy na razie firmę, ostatni. To jest moment, kiedy rodzi się Twoje pierwsze dziecko. Ostatni rozsądny, albo inaczej taki prosty, tak? Bo rozumiem, że zawsze można to zrobić. Tak, jeżeli jesteś zdrowy, masz pełną zdolność do czynności prawnych, nie jesteś chory psychicznie, czyli mogłaby Twoja wola być zakwestionowana, można zakładać, że zawsze jest czas. Natomiast mężczyźni, tu pewnie skonfrontujemy w trakcie rozmowy, jak różni się podejście do sukcesji mężczyzn i kobiet. Cechują się takimi trzema elementami, które ja w swoich książkach nazywam megalomania, mitomania i cezaromania. Większość mężczyzn słuchających tego wywiadu poczuje się trochę gorzej. Okej, to jakbyś mógł jakby wyjaśnić, co pod tymi pojęciami się kryje według Ciebie. Naukowo, empirycznie, to będzie brak gotowości samca alfa, czyli przedstawiciela lub samicy alfa, która po pierwsze miała gotowość do otworzenia firmy, bo trzeba mieć odwagę, żeby otworzyć firmę, tak jak Ty. I później ten mężczyzna nie ma gotowości do konfrontacji, najczęściej naukowo, z prawdą na swój temat, czyli na przykład wypieranie tego, że jutro może Cię nie być, że możesz ulec wypadkowi,
i umrzeć. I mężczyźni to wypierają. W związku z tym, że to wypierają, to nie podejmują najczęściej żadnych działań zmierzających do ochrony w pierwszej kolejności siebie, rodziny, potem firmy i przedsiębiorstwa, mimo że deklarują, że to robią. Jestem praktykiem, więc generalnie na deklaracjach to się kończy. To jest takie dosyć zrozumiałe, że ludzie unikają rzeczy, które są trudne, bolesne i takie ciężkie do zrobienia. I ludziom się wydaje, mężczyznom się wydaje, myślę, że kobietom też, że będą żyły wiecznie i są nieśmiertelne. No tu statystyka niestety nie będzie po naszej stronie, bo według badań z 2023 roku śmiertelność w Polsce nadal wynosi 100%. Nic się nie zmieniło. Nie. Okay. Urodziłeś się, to umrzesz. Okej. Super, to w takim razie... Czyli tak podsumujmy, moment jest zawsze, ale najlepiej jest to robić kiedy? No więc tak, tworzenie się naszego programu na życie w 95% odbywa się w momencie, kiedy rodzimy się, przychodzimy na ten świat, choć według różnych metod związanych z imprintingiem genomowym, czy tak zwanym projektem celem, czy epigenetyką, to jest jeszcze przed narodzinami. Natomiast możemy, jeżeli założymy, że do 7 roku życia społeczeństwo, rodzice, systemy religijne, otoczenie, rodzina kreuje nas, tworzy nas w pewnych programach, to my do 7 roku życia jesteśmy w 95% gotowym człowiekiem. To, co się później zdarzy w naszym życiu, jest odzwierciedleniem, tłem, Carl Gustav Jung powiedziałby cieniem, tego, jakie programy przyjęliśmy w tym młodym wieku. Okay. I teraz jeżeli, to jest pierwsza teza biologiki sukcesji, w brzmieniu istotna większość dzieci przedsiębiorców lat 90. nie będzie kontynuowała biznesowego dzieła życia swoich rodziców. Więc moment, kiedy my możemy mieć świadomy wpływ na to, żeby nasze dzieci za 20 lat chciały podjąć najczęściej trud kontynuowania tej działalności gospodarczej, to jest obecność ojca, głównie ojca, do 7 roku życia. Jeżeli ten moment został przegapiony, pozostaje trzecia teza, czyli nadzieja, ale to pod warunkiem, że się wznosimy na... Okej, ale mówimy o obecności, czy już o pewnym sensie, jeżeli ja bym chciał, żeby mój syn przejął po mnie biznes, znaczy, to by była moja wola, natomiast to nie jest to, nie narzucałbym mu tego, bo może pójść swoją drogą oczywiście, prawda? To sobie to, możesz chcieć. Tak, mogę sobie chcieć, tak, ale to jakby ten moment, kiedy ja mu miałbym zarzucić bakcyla, no to jest moment w tych pierwszych 7 latach życia? Przede wszystkim bycia rodzicem, wrażliwym ojcem i przede wszystkim obecnym ojcem. Jak popatrzysz dzisiaj, to się wiele nie zmieniło w analogii do roku 90, gdzie facet na 100 firm wtedy zakładanych, 97 było prowadzonych przez mężczyzn, 3 przez kobiety, dzisiaj 34 przez kobiety, 66 przez mężczyzn, to wychodził rano z domu, dzieci spały, wracał do domu, dzieci spały. To nie jest wrażliwość, to nie jest obecność i wtedy w wielkim uproszczeniu, bo nie chcę spoilerować ani kanału, ani książek, ten brak obecności w podświadomości tego małego, niewinnego człowieka, naiwnego, dorosłego, mógł spowodować, że dziecko podświadomie czuje, że firma była tym czymś, co w istotnym stopniu odebrało mi tatę albo tatę i mamę. To za 20 lat dlaczego miałoby kontynuować coś, co zafundowało mu brak. Może tak być, prawda? Na pewno. Ja na przykład próbuję mojego syna już tak jakby wdrażać w biznes, albo w takim sensie małymi krokami, uczyć go pomnażać pieniądze. I na przykład wczoraj byliśmy w markecie i wybieraliśmy na jedno z mieszkań za jego pieniądze, kupowaliśmy materiał do wykończenia. No tak, nie starczyło mu kasy na dwie baterie, więc musieliśmy kupić jakiś zlew promocji. Więc to już jest druga jego inwestycja. Na pierwszej zarobił dobrze i na kolejne chcę zrobić kolejne. Nawet się panie w przedszkolu trochę skarżył na to, że jest za szybko wdrażany, bo się chwali kolegom, że on zarabia pieniądze. Ile ma lat? 6. 6 lat. 6 lat. Moim zdaniem nie ma, jakby, to nie jest za mały wiek, żeby uczyć dzieci, że jak się robi pieniądze, że nie pochodzą z bankomatu i że to się ma jakby z dawania wartości, prawda? No właśnie, teraz skąd wynika też to, że poza tym, to o czym powiedziałeś, że przedsiębiorcy nie mają swoich następców, a chcieliby? Tak. Ponieważ
jest uzależnione od dwóch czynników. Pierwszy w uproszczeniu to będzie ten okres, który ja nazywam mentoring 07, czyli to, co ty robisz. Ty jesteś dla syna mentorem. Mentor to jest ktoś, za czyimi śladami warto jest iść. Zresztą jest takie powiedzenie ojca do syna, uważaj synu, jak stawiasz kroki, a syn mówi, tato, ty uważaj, bo idziesz po moich. I to, co teraz powiedziałeś, jeden z piękniejszych przykładów gotowości rodziców do tego, żeby zaciągać dzieci, żeby im pokazywać, że za pracę są jakieś finansowe atrybuty. Czy w formie zabawy na razie, tak jak powiedziałeś, czy później na bardziej poważnie. Natomiast drugie wyzwanie, z którym mierzą się dzisiejsi 60-70-latkowie, to jest w mojej ocenie brak ich gotowości do oddania władzy. Bo są tak zajebiści, są tak, niesamowici. Są najlepsi, no bo kto by inny to zrobił lepiej niż oni. Tak jest. No i tu się kłania brak często wykształcenia, czyli brak umiejętności delegowania. Choroba pod nazwą perfekcjonizm, to jest choroba, która powinna być co do zasady leczona. Lub kontrola, która najczęściej jest iluzją, bo jak masz pracowników i chcesz ich kontrolować, oni mają zawsze o 6 pomysłów więcej, jak się oszukać. Więc kontrola w tym sensie jest iluzją i delegowanie. I nawet jeżeli przedsiębiorcy, jest taki rozdział w książce pod tytułem firma komórkowa, czyli w jednym telefonie komórkowym, jak braknie szefa i jego telefonu, zaczynają się problemy. I nawet jeśli ktoś, powiedzmy, jakieś te szkoły skończył i wie, co to jest delegowanie, to bardzo często brakuje drugiego elementu delegowania, czyli rozliczenia z odpowiedzialności pracownika, w tym przypadku dzieci, które rodzic chce na siłę zaciągnąć do firmy. I jeszcze jeden brak, bo to takie dobre pytanie zadałeś, rozległe, a mianowicie w firmach rodzinnych, szczególnie małych i średnich, słynnych miśkach, problemem jest najczęściej dość patologiczny system wynagradzania swoich dzieci. Czyli już nie mówię, że na czarno, choć z tym się spotykam, tylko na umowie o pracę najniższa krajowa i poza tymi wszystkimi nawiasami darowizny, jak jesteś grzeczny, to ci wybudujemy dom, ale jak nie, no to nie. Okej, a jak uważasz, że powinno być w takim razie? No, pracujesz, załóżmy, masz firmę, twój nie wiem, syn, córka miałaby do tej firmy wejść, no to co ty byś proponował takim przedsiębiorcy, na jakich warunkach ktoś miałby wejść do firmy jako ten nastolatek, czy osoba już dorosła, żeby mogła docenić pracę, zobaczyć, jak to jest, nauczyć się tego, jakby poczuć, że doszła do tego sama, w takim sensie, że tak, że miała taką sprawczość nad tym, co osiągnęła w tym swoim małym na początku dziale, który być może pracuje. Tak. Uśmiecham się zawsze, bo tych sezonów, czyli tomów książki pod tytułem Biologika Sukcesji jest 10 i bardzo często jak udzielam przeróżnych wywiadów, to się uśmiecham, bo to wszystko będzie opisane. Ale nas opisane. Tu teraz interesuje. Tak jest. A to jest mega, mega temat. Więc dzieci po pierwsze powinny być wynagradzane według swoich kompetencji. Bo jeżeli przedsiębiorca traktuje dziecko jako zawód syn, zawód córka i za to, że jest synem lub córką, na przykład bez kompetencji, i jeszcze stawia ją w firmie na stanowisku nad ekspertami, fachowcami, którzy pracują na przykład w firmie 5 czy 10 lat, to nie będzie motywacją dla tej kadry do tego, żeby planować z tą firmą swoją karierę. To po pierwsze. Natomiast idealny scenariusz, jakkolwiek to zabrzmi, zaciągnięcia dzieci do swojej firmy jest następujący. Wybór dobrych studiów, pod warunkiem, że no nie są to studia wybrane tak jak w moim przypadku, mi tato wybrał studia. Więc po pół roku się pobawiłem i generalnie zakończyłem swoją podróż i bardzo co dobrze. Co przeżyłeś, to twoje. Co przeżyłem, to moje, tak? A że jestem muzykiem też, lubię śpiewać, grać na gitarze, więc to był wspaniały koncert z 6 miesięcy bisów. Natomiast idealny scenariusz jest wtedy, kiedy młody czy młoda idzie na studia, dobrze by było powiązane z przedmiotem, powiedzmy, działalności, chociaż nie jest to absolutnie konieczne. I teraz, w momencie, kiedy chcemy zaciągnąć dziecko do firmy, powinno po pierwsze przejść całą ścieżkę od przysłowiowej miotły, tak, poprzez hale, magazyny i tak dalej. Idealnym scenariuszem jest, aby dziecko nie startowało od firmy swoich rodziców. Czyli wysłać na praktyki, najlepiej za granicę. To jest bardzo ważne, ponieważ związane jest z tak zwanym cyklem autonomii, czyli jednoznacznym, nieodwracalnym opuszczeniem gniazda rodzinnego przez młodych. Czyli wychodzą z domu i nie wracają.
Dlaczego za granicę? Właśnie dlatego, żeby pójść w samodzielność. Mhm. Dwa. Bo nawet na drugim końcu Polski mamusia może gniazdko uwić po prostu synkowi, tak? Tak. I odwiedzać co tydzień jeszcze, tak, nie daj Boże. Tak. No lepiej nie. Natomiast świat jest tak mały, że jak dziecko uzależnione od matki najczęściej, bo w cyklu autonomii, czyli tym opuszczeniu gniazda przez dziecko, bardziej cierpią matki niż mężczyźni, ojcowie. I teraz za granicą, najlepiej w porównywalnej firmie rodzinnej za granicą. To jest bardzo ważny element. Okay. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, żeby po powrocie dziecko zobaczyło, że ono nie jest takie mądre, a rodzice tacy głupi. Dwa, z innej perspektywy dziecko może w tamtej rodzinie obserwować konflikty, niesnaski, sposób rozwiązywania tych tematów. Nie będąc w nich tak naprawdę, tak? Emocjonalnie. Tak. Bo zawsze w firmie rodzinnej włączają się jeszcze emocje, jeżeli dziecko jeszcze nie jest w związku małżeńskim. Bo jak się pojawiają kierownicy, czyli mężowie żony, czyli zięciowie i synowie, To jest ciężej. To wtedy nie ma czegoś takiego jak samodzielność decyzyjna. I my się teraz uśmiechamy, Daniel, natomiast powiem ci z praktyki, to jest duże wyzwanie, bo te synowie, ci zięciowie mogą mieć zupełnie inną perspektywę. Tak. Drugą i po powrocie, po pół roku lub roku, i tu mówię o idealnym scenariuszu, który nomen omen powinien być treścią zapisów w tak zwanej konstytucji firmy rodzinnej, do czego pewnie dojdziemy. A drugą firmą powinna być, na przykład w innym kraju, i tu już branża nie ma takiego znaczenia, korpo. Czyli powinno iść do korporacji, bo tam się uczymy trochę innego... Zorganizowania pewnego rodzaju ładu, takiego porządku, tak? I zasad dyscypliny. Tak jest. I nie ma dyskusji. Może ci się podobać, nie podobać, na przykład masz robić te tematy, nie musisz ich dowozić. Dlaczego? Bo tak jest w tej firmie. Tak jak w Japonii. W Japonii masz pracować. Możesz tematów nie dowozić, jak jest kult pracy, już jesteś OK. I teraz po takich, nazwijmy to, praktykach, bo zapytałeś, jak powinniśmy ich zaciągnąć do firmy, mają o wiele wyższą gotowość podchodzenia do sytuacji konfliktowych. I są bardziej, mają szerszą perspektywę i bardziej doceniają to, że mogą tu być. Tak jest. To jest większe fajne. Uszanowanie dla pracy rodziców, to się nazywa umiejętność nieoceniania i nieosądzania. A jak poradzić sobie w takim razie z takim lękiem, że twoje dziecko już nie wróci, bo tam będzie tak dobrze? No bo taki przedsiębiorca może się myśleć, a dobra, ja tutaj go wyślę, tak? Szukuję go na swojego następcę, a się okaże, że mu się tam spodoba, zakocha się tam. To teraz mi przychodzi na myśl sposób, w jaki dzieci, ale nie tylko przedsiębiorców, wybierają po pierwsze kierunki studiów, które nie są przypadkowe, pasje, hobby, które nie są przypadkowe. Oraz jeżeli, nie wiem, jesteśmy dzisiaj teraz w Lublinie i syn lub córka ma perspektywę studiowania w Warszawie albo w Szczecinie. I ten okres mentoring 07 był trochę zawalony przez ojca. Jak myślisz, gdzie wybierze studia? No daleko. W Londynie. Dlaczego? Żeby symbolicznie pokazać ojcu, chce być daleko od tego czegoś. Często nie potrafiąc tego nawet wytłumaczyć. A co rozumiesz przez to, że nasze pasje naszych dzieci, czy zainteresowania nie są przypadkowe? Jakbyś mógł to rozwinąć? Co się pod tym kryje według ciebie? Tak. Jeżeli nie tylko przedsiębiorca, bo teraz wchodzimy do taki grunt ogólny. Rodzicielstwa szeroko pojętego. Jeżeli w okresie, to jest dalej uproszczenie, ale mentoringu 07, czyli tej obecności ojca i matki, gdzie okres od 0 do 1, od 1 do 4 i od 4 do 7 roku życia jest innym okresem, ze względu na anatomię i fizjologię mózgu. To odsyłam do internetu i do dostępnej literatury w tym zakresie. I teraz, jeżeli dziecko było pozbawione tej energii męskiej lub, no gorzej tylko może być, że ojca i matki nie było w tej obecności i dziecko wychowywali, nie wiem, dziadkowie, 30 lat temu dziadkowie, teraz powiedzmy, że są inne instytucje, bo są opiekunki profesjonalne, to wtedy, super pytanie, włączyłeś mi przycisk, trigger teraz, to takie dziecko będzie, może chcieć w dorosłości zbawiać świat. Ratować innych, żeby nie doznali tego braku, który ono czy on doznało w tym okresie maleńkości. I tam będą takie zawody jak nauczyciel, prawnik, lekarz, weterynarz,
te dzieci będą kochać jakieś pomoc społeczną, ratowanie chrząszcza w Puszczy Białowieskiej na przykład. Przywiązywanie się do drzewa, tak? Może być i będą bardzo kochać zwierzęta, bo te obdarzają ich miłością bezwarunkową. Mhm. I te, więc te wybory, te pasje, tam będzie fotografia, tam będzie plastyka, tam będzie muzyka. I to nie jest przypadkiem, przeprowadziłem setki takich projektów i w 40% te dzieci mają pasje artystyczne, między innymi syn Gudzowatego. Nie wiem, czy kojarzysz, jeden z najbogatszych Polaków swego czasu. Jest nomen omen uznanym fotografem na arenie międzynarodowej, światowej. Nie interesowała go firma ojca. Okej. Okay. No to ciekawa teoria, tak? Bo są różne opinie na ten temat. Jedni mówią, że to jest już jakby wrodzone, tak? Drudzy mówią, że to jest nabyte. Ale ciekawe podejście. Ale wróćmy teraz do naszych biznesów, do sukcesji. Kiedy ktoś, kto... Znaczy, kiedy w ogóle pomyślisz o tym, kiedy zrobić sukcesję? Czyli jakby jaki jest ten moment, ale teraz, jeżeli chodzi o finanse, o swój majątek, kiedy w ogóle tym sobie głowy nie zaprzątać, a kiedy to jest taki last call do tego, żeby się wziąć za to, bo już lepszego momentu nie będzie. Jakby tak miał powiedzieć, że kto ma w ogóle o tym nie myśleć i dla kogo to jest? Nie myśleć musi o tym, może o tym osoba, które, dla której jest obojętne, co się stanie z firmą po jej śmierci. Jedno z dobrych rozwiązań. Czyli mówimy tu tylko o przedsiębiorcach, bo jak ktoś na przykład nie ma firmy, to nie powinien o tym myśleć? No wiesz, jeżeli dysponuje nieruchomością, mieszkaniem, nawet samochodem, paradoksalnie zdziwiłbyś się, jak w rodzinach takich niemajętnych, powiedzmy ekonomicznych, żeby nikogo nie urazić, ludzie potrafią się, członkowie rodziny, pokłócić o 20 tysięcy złotych na koncie bankowym, a już nie mówię o kawałek nieruchomości. Po spadkowym, które... tak? Tak jest, po spadkowym. Natomiast fajnie to nazwałeś last call, pewnie gdzieś to użyję, dzięki. To jest dobrym takim wezwaniem do tego jest choroba przedsiębiorcy, czyli która pokazuje mu, okres COVID-u był takim żniwem, gdzie czterokrotnie zwiększyła się liczba spisywanych testamentów. No niestety nie przez przedsiębiorców, tylko starsze panie, dziadzie i babki, których przedmiotem zapisu było raczej mieszkanie. To nie ma raczej większego wpływu na gospodarkę, powiedzmy, i na PKB. Natomiast mamy dwa rodzaje tej sukcesji. Organiczna, czyli to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli to wychowanie, rodzicielstwo, mentoring. Tak zwana płynna, czyli zakładamy, że nikt nie umrze, nikt się nie urodzi, nikt się nie rozwiedzie i tak. Tak. To jest mało prawdopodobne, bo coś się wydarzy na pewno. I od tego są książki, studia. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, kiedy jest taki last call, to jest moment, kiedy nam, jako najczęściej mężczyznom, przestaje być obojętne to, co się stanie z naszym majątkiem po śmierci. No bo nie po to pracujemy tak ciężko, żeby to teraz wrzucić do kosza, a bardzo często świadomość jest duża na ten temat, przynajmniej moja, że wiele osób po prostu, że następcy wydają te pieniądze z dużą lekkością, dużo większą niż nam było je zarobić. Wiesz dlaczego? Bo jeżeli wrócimy do okresu braku, nazwijmy to ojcostwa w okresie mentoringu 07, to jak najlepiej pozbyć się tego podmiotu, który mi zabrał ojca, roztrwoniając to. To jest syndrom Lotto. 96 osób, które wygrywają w Lotto, Daniel traci majątek. W 4 latach ma 0, 2% ma długi. Tak, ja na to mówię trochę, też o tym często mówię na swoich warsztatach, bo jakby osoby, które odziedziczają majątek, to jest bardzo dobry klient, tak zwany dawca okazji, który łatwo przyszło, łatwo poszło. Nie ma związku emocjonalnego. Tak, ale też ja mam trochę inną teorię na ten temat, że ludzie mają coś takiego jak termostat finansowy. Czyli mają pewien swój pułap, w którym się poruszają, pułap swojego majątku, pułap swoich dochodów. I jeżeli ten pułap się podniesie z jakiegoś powodu, na przykład spadek, to oni, jak ten termostat temperaturze, automatycznie dostosowuje poziom majątku do tego termostatu. I decyzji, które potem... I decyzji. I jeżeli ktoś na przykład straci pracę, gdzie zarabiał 10 tysięcy złotych, to on nie będzie szukał pracy za 3, tak, prawda? Jest. Ale też nie będzie szukał za 30. Tak. Bo jego termostat jest na 10. Tak jest ustawiony. Tak jest ustawiony. I teraz, jeżeli ktoś ma 10 i dostanie nagle 1 000 000 złotych, nie wiadomo skąd spadku, to łatwo przyszło, łatwo poszło, to jest, nie zapracował na to, ale dwa, że termostat jego, jeżeli nie ma tej edukacji, go
przegniecie. I po prostu on z jakiegoś powodu pozbędzie się tego, bo po prostu będzie mu wygodniej mieć być w tym statusie, w którym był wcześniej. W strefie komfortu. I padło magiczne słowo edukacja. Tak. Że tą robotę, którą ty robisz w swoich kursach, bo oczywiście oglądam, doceniam i podziwiam. Mało tego, popatrz na słowo spadek. Mhm. Bardzo często spadek na tego... Spada. Spada. I teraz nawet gniecie. Gniecie. Mało tego, nawet obliczono, teraz nie podam autora, być może w komentarzach gdzieś pod tym nagraniem to zrobię, ale jeżeli ktoś odziedzicza w wyniku spadku scenariusza nagłego, czyli ktoś umiera i odziedzicza w tym roku i odziedziczy więcej niż zarabia w ciągu roku. Czyli zarabiając 10 tysięcy, zarabia 120 tysięcy rocznie. Jeżeli spadnie na niego coś, co jest warte 300 tysięcy, 500, 800, cudownie to powiedziałeś, to jego termostat automatem będzie dążył do tych 120 tysięcy, bo tam to go przygniotło. I teraz metod na pozbycie się tej nadwyżki, no to będzie hazard, wszystkie kataboliczne używki, niestety. Tak, no, rozrywka, zabawa, wakacje, tak? Często do czasu. Nie inwestycje. Tak jest. Nie inwestycje, bo dlatego padło słowo edukacja, tak? Jeżeli ja oglądałem twój ostatni i przedostatni wywiad, a siedzę w rynku finansowym 28 lat i czasami jedno zdanie, jedna myśl potrafi ci albo się utwierdzić w przekonaniu, że wow, dobrze, to jest ten kierunek, natomiast właśnie dlatego nie lubię temat nieruchomości. Okej, ale co takiego usłyszałeś? Usłyszałeś coś takiego w tym wywiadzie? Tam było nawiązanie do tego zarabiania związanego, do zarabiania większej ilości pieniędzy. Że jeżeli ktoś zarabia 10 tysięcy, a nagle, nie wiem, wraca z entuzjazmu z jakiejś konferencji i ma w głowie 100 tysięcy złotych, to prawdopodobieństwo, że tego nie zarobi, no oczywiście jest 50 na 50, natomiast nie zarobi, to za duży dystans. To musi być jeszcze realne, ale ja pamiętam, jak ja byłem na wielu konferencjach, szkoleniach i warsztatach i jak zapisywałem sobie cele, bo musiałem je zapisać, które miały być ambitne, to niekiedy zapisywałem sobie też ogromne, ale to ogromne kwoty, które nie do końca w nie wierzyłem, ale się po roku czy dwóch okazywało, że w końcu ja je zarabiam. Dlaczego? Bo podzieliłeś je. Bo je podzieliłeś na mniejsze. To dalej były bardzo ambitne rzeczy, czyli było coś, co zapisałem, a nie wierzyłem w to do końca, ale takie było zadanie, ale no, to zapisanie jest pierwszym krokiem do tego, żeby w to uwierzyć. Tak? Tak no, jakbyś mnie zapytał 15 lat temu, że będę w tym miejscu, to też bym powiedział, fajnie by było, ale no, nie widzę tego. Tak, nie wierzę w to nawet. Tak, bo to jest zbyt duża odległość. Tak? No, tak, każda, nawet najdalsza podróż, no, trzeba zacząć ją od pierwszego kroku. No ale też twój życiorys to pokazuje. No, ty właśnie jesteś reprezentantem tej części młodych przedsiębiorców, którzy nie dostali od rodziców, bo zaczynałeś od przysłowiowego garażu. Nie wiem, jakie było twoje pierwsze auto? Pierwszy to był Hyundai Pony. Za 3000 zł, które zarobiłem jeszcze nie mając 18 lat i kupiłem samochód pod domem, jeszcze nie byłem pełnoletni. Dzisiaj właśnie o tym jedząc do przedszkola synowi opowiadałem, że on mówi, że też chce kupić sobie Lamborghini i jak będzie starszy z tych zarobionych pieniędzy. Ja mówię, słuchaj, ja miałem pierwszy samochód, nie byłem jeszcze dorosły, mu tłumaczyłem, o co chodzi z zarejestrowaniem samochodu, bo nie rozumiał tego do końca, jako sześciolatek, że dlaczego nie mogłem kupić na siebie, tylko musiałem kupić na swoją siostrę ten samochód i go zarejestrować. Tak, to pamiętam ze swojego tak. YouTube'a. Okej, to teraz załóżmy, jestem takim przedsiębiorcą, to co powinienem zrobić? Jaki mój pierwszy krok, żeby, chcę po pierwsze zabezpieczyć majątek przed moimi bliskimi, no bo mogę mieć na przykład, nie wiem, kilkoro dzieci i oni mogą się kłócić o ten majątek, może są bardzo mądrzy i rozsądni, ale mają różne cele, są innymi osobami, każdy się interesuje czymś innym i boję się, że to, co pracowałem, to 20-30 lat życia, no nagle się po 5-10 latach po mojej śmierci rozpłynie i to moja krwawica, to co na co ciężko pracowałem, po prostu pójdzie w diabły. Co powinienem zrobić, jaki pierwszy krok? No tak, złota zasada, zabezpieczyć scenariusze nagłe. Czyli po pierwsze zaakceptować nieuchronność śmierci. I tutaj pomocne za życia, drugi sezon biologiki sukcesji ma tytuł Inter vivos mortis causa, czyli pomiędzy żyjącymi i na wypadek śmierci. Czyli co powinieneś zrobić, jak żyjesz, i paradoksalnie, co możesz zrobić, jak już ciebie nie ma. Jednym z rozwiązań, jeżeli mówimy o związkach małżeńskich teraz,
to będzie rozdzielność majątkowa małżeńska, tudzież podział majątku, to są dwie różne instytucje prawa. I jedno z prostszych, nawet bez konieczności wizyty u prawnika czy w kancelarii notarialnej, to będzie sporządzenie dwóch, podkreślam, dwóch testamentów wzajemnych. Ale też podkreślam, że mówię o małżeństwie. Czyli powołanie siebie nawzajem do dziedziczenia, do całości spadku. Co to pozwala, jakich problemów uniknąć? Jest to tak zwane pominięcie testamentowe, czyli nikogo nie wydziedziczamy, bo to jest generalnie temat trudny. Natomiast w wyniku śmierci jednego ze współmałżonków nie dziedziczy małoletni, bo jeżeli by odziedziczył ułamkowo, kodeksowo, to na przykład w branży nieruchomości, to jest mega temat, który chętnie mogę się podzielić gdzieś przy okazji też Twoich kursów, to dochodzi do tego, że dziecko ma na przykład 1/3 części nieruchomości. I teraz nad tą częścią nieruchomości zarząd majątkowy nie sprawuje pozostający przy życiu rodzic. Tylko sąd rodzinny. Sąd rodzinny i opiekuńczy, czyli pani Helena, która zarabia 4 koła, nigdy nie widziała czegoś takiego jak linia kredytowa 1 000 000 zł, zastaw hipoteczny. I się sypie wtedy wszystko. I w imieniu nieletniego ma dopuścić do tego, żeby ten majątek nie rozproszył. Tak. I ona nie dopuści do zbycia, dlatego bo uzna, że może być to w interesie, nie może być to w interesie nieletniego. Testament może być jednym z rozwiązań, natomiast on należy do tych części smutnych. I ja mam statystyki, więc mogę powiedzieć, ilu klientów, przedsiębiorców, w jakim wieku, w jakim przedziale, w jakim majątku ma te testamenty, więc mogę tylko powiedzieć o zgrozo. Nadzieję niesie nowa instytucja Fundacji Rodzinnej. Natomiast nie zamiast testamentów. Tylko obok. Obok, tak. Jasne. To co Ty byś powiedział właśnie na temat fundacji rodzinnej? Bo wiele osób mnie pytało na temat fundacji. Ja bardzo byłem sceptyczny, bo ja na przykład trzymam majątek głównie, mam prywatny, ale też i w spółkach z o.o., gdzie on jest, można powiedzieć, bezpieczniejszy, ale też jest jakby zoptymalizowany, że jest jakby porozkładany w kwestii jakby zobowiązań, w kwestii wynajmu, w kwestii podatków, bo te nieruchomości są owatowane, drugie nieowatowane, jakby to jest w miarę poukładane. To nie jest jakby podatkowo najkorzystniejsze, ale w tym sensie jest trochę oddzielone od majątku prywatnego i oddzielone od ryzyk, które ma potencjalny przedsiębiorca. Natomiast trochę to się zastanawiam, co jest dzisiaj lepsze i dla każdego myślę, że coś innego, ale też zacząłem tą fundację zgłębiać mocniej i jestem jakby przed dzień jej założenia, więc jakbyś mógł powiedzieć, dla kogo jest według Ciebie fundacja, w którym momencie ona się opłaca, może to złe słowo, ale powinno się umieć, przy jakiej skali, jakich aktywów, tak? Bo jak ktoś ma 1 000 000 zł, no to nie wiem, czy to jest jakby niezbyt mało, żeby fundować, otwierać fundację, prawda? To jest dobre pytanie. To więc tak, na pewno fundacja rodzinna powinna być i może być dobrym rozwiązaniem w rodzinach, które upraszczając są skonfliktowane. Gdzie na przykład dzieci nie mają gotowości do tego, żeby kontynuować firmy i planowana jest tak zwana sukcesja zewnętrzna, czyli wynajęci ludzie z zewnątrz, którzy wchodzą do firmy i ją zarządzają, a dzieci są tylko majątkowo umocowane i to jako beneficjenci w tej fundacji. Jest, czyli jakby pociąg dalej jedzie, można powiedzieć, zrzuca ładunki dla jakby beneficjentów, tak, ale można powiedzieć, że dalej wartość firmy jest albo nawet rośnie. Mało tego, w jednej z najbogatszych, jeśli się nie mylę, rodzin obecnie na świecie, które zajmują się produkcją, handlem, sprzedażą dóbr luksusowych, między innymi Louis Vuitton i tak dalej, i tak dalej. Oni mają zapis w konstytucji i w fundacji firmy rodzinnej, że dzieci, uważaj, nie mogą uczestniczyć zarządczo w przedsiębiorstwie, tylko majątkowo. Tam musi być zarząd zewnętrzny. Jest takich 21 pytań. Obiecuję, że pod nagraniem umieszczę je w komentarzu. Tak zwane 21 pytań, zanim założysz fundację rodzinną. I to myślę, że może być bardzo pomocne. Tak, wiesz, ciekawe jest to, że dzisiaj dostałem od swojego prawnika właśnie jakieś około 200 stron pytań na temat fundacji, zanim się spotkamy i omówimy to, tak? Ciekawy jestem, czy te pytania się pokrywają, czy są jakby podobne. I co są za pytania? Pytania, które powinniśmy sobie zadać przed założeniem fundacji rodzinnej, domyślasz się, że z perspektywy prawnika będą dotyczyły prawdopodobnie
prawdopodobnie. Mhm. Wyłącznie kwestii majątkowych, własnościowych, spadkowych. Do tego bym się ograniczył. Ewentualnie mechanizmów dziedziczenia, tak? Tak, mechanizmów dziedziczenia, choć... Albo przyjmowanie kontroli władzy nad fundacją. Tak, to o tym już mówi statut fundacji rodzinnej, natomiast we wspomnianych przez Ciebie spółkach z o.o. też warto jest przypatrzeć się zapisom treści umowy spółek dotyczące następstwa prawnego. Mhm. Czyli, bo udziały w spółce dziedziczymy tak samo jak samochód. Tak, tak dokładnie, naprawdę, jak nieruchomości też. Tak. W zależności od tego, kto jest wspólnikiem jeszcze w tych spółkach, jeżeli jest współmałżonek, czy w rozdzielności, czy wspólności, to powiedzmy to buduje pewne, jeszcze więcej pytań, o które zadałeś. Natomiast, żeby to skrócić i dać naszym oglądającym takie mięso, to przed założeniem fundacji rodzinnej fundator, czyli najczęściej nestor, czyli osoba, która wymyśliła firmę i ją założyła 26 lat temu, powinna zrobić pogłębione badania na temat gotowości dzieci do tego, czy będą w firmie, czy nie. I czy będą jako beneficjenci pobierać kawałek tych dóbr z firmy, bo nie będą musiały wcale, nie będą mogły dziedziczyć, jeżeli fundator tak wymyśli. To ciekawe właśnie. Mega ciekawy temat. Tak. Wiesz co, jeszcze wrócimy do tego wątku, ale jeszcze zanim jeszcze, to chciałbym, żebyśmy powiedzieli o rodzinności majątkowej. Bo ja to wiele osobom tłumaczę, i mam wrażenie, że oni tak trochę na mnie patrzą jak na kosmitę i no, ja mam jakiś bagaż doświadczeń dosyć duży, ale jakbyś ty to miał powiedzieć, no jest małżeństwo, które się kocha, jest 5-10 lat po ślubie, mają wspólny majątek, już załóżmy, tak? Bo tego nie zrobili. I teraz jakbyś wytłumaczył to, bo często się patrzą na siebie krzywo i pewnie chcą się oszukać. Prawda? Jest, tak, i teraz jakbyś ty wytłumaczył małżeństwo, tak? Bo to nie chodzi o której płci, ale dlaczego warto mieć, w szczególności kiedy się prowadzi biznes, rozdzielność majątkową, albo nawet nie warto, powinno się mieć i to powinien być tryb domyślny, że się bierze ślub z rozdzielnością majątkową, a nie ze wspólnotą. No i amen. Ale bardzo mądro, to znaczy tak. Popatrzmy jeszcze przez temat, przez pryzmat tego, że małżeństw jako takich jest coraz mniej, a coraz więcej, jest większa liczba związków partnerskich, tych powiedzmy często też patchworkowych, gdzie mamy moje, twoje, nasze dzieci. Okay. I znowu się uśmiecham, ale w ubiegłym roku poprowadziłem kilkadziesiąt konferencji, na które zapraszani byli przedsiębiorcy. No i jednym z tematów oczywiście jest rozdzielność majątkowa, ale również podział majątku. To są dwie różne rzeczy. Ale skupmy się na tej rozdzielności. Tak. I wyjaśniałem, że z korzyścią dla firmy, dla ochrony majątku, pamiętajmy, że w spółkach cywilnych, spółkach komandytowych, spółkach jawnych, jednoosobowej działalności gospodarczej, za zobowiązania biznesowe odpowiadasz całym swoim majątkiem. Czyli jak się przewrócisz biznesowo, no to twój dom jest zagrożony. Tak, dokładnie. Ale wiele osób mówi, a my mamy dużo pieniędzy, mamy duży majątek, jakby nie mamy kredytów i tak dalej, i tak dalej. Jakbyś miał powiedzieć w opozycji do tego argumentu, no przecież wszystko idzie dobrze, prawda? Dlaczego... Użom, po pierwsze, fakty pokazują, że jeśli się nie mylę, 80% Polaków nie posiada oszczędności, które by wystarczyło na więcej niż 2 miesiące życia. I pewnie to potwierdzisz, bo wiemy o tym, jak to wygląda. I teraz w rozdzielności majątkowej małżeńskiej, w zależności od tego, to powinno być w trybie domyślnym, czyli zawierasz związek małżeński w rozdzielności, a jak bardzo kochasz, bo jesteś bardzo religijny, z innego powodu, to wtedy możesz ten status zmienić. I tak nawet mówi część prawników, że to powinien być status domyślny. I teraz pytanie, czy rozdzielność majątkowa była zawarta od początku małżeństwa, w trakcie trwania małżeństwa. To jest bardzo ważny temat. Dlaczego? Ponieważ implikuje problemy wynikające z tego, że... Kiedy był ten moment, prawda? Tak jest. I założyłeś kapitał na przykład zakładowy spółki z o.o. jest założony z dorobku wspólnego, ustanowiona rozdzielność i mężczyzna myśli, że firma jest jego. I wiesz, kiedy się dowie, że jest inaczej? Po rozwodzie. Tak jest. Tak jest. No, nawet zawsze mógł mieć majątek osobisty, prawda, sprzed ślubu i musiałby to udowodnić. Albo odziedziczony. No i to udowodnienie teraz jest o tyle trudniejsze, że w przypadku rozwodu jest bardzo mało małżeństw, które mają gotowość do tego, żeby się rozejść w jakiś pokojowy kontekst. Tak, ale może jakby nie mówmy jakby o rozwodzie, bo to jest jakby jeden z aspektów, ale jakby w kontekście właśnie
ryzyka biznesowego. Co się może wydarzyć według Ciebie? Załóżmy, jak rodzinność może zabezpieczyć tą drugą stronę? Tak. Więc może z życia jakieś przykłady byśmy. Świetnie. To przykłady są i związane z odniesieniem do świata zwierząt, czyli o tym, co ja konfrontuję w swoich książkach, czyli pokazuję mądrość zwierząt, tą biologiczną, sukcesyjną, bo one chcą przetrwać, z konfrontacją do ludzi, dlatego między innymi zwierzęta stadne na swoich liderów nie wybierają idiotów. I przykład. Małżeństwo prowadzą działalność gospodarczą o podwyższonym ryzyku. Produkcja żywności, no tam gdzie, generalnie wszędzie jest ryzyko, ale powiedzmy, że są takie biznesy, gdzie to ryzyko jest większe. I teraz kochasz swoją żonę, tak jak powiedziałeś, żyjecie 50 lat i w ogóle dwa gołąbki, wszystko jest super. I teraz w biznesie jest problem. Czy firma, czy osoba, której jesteś winny pieniądze, lub bank, lub urząd skarbowy, może zająć twój dom, tak czy nie? Oczywiście, że tak. Tak. Teraz, jeżeli jest w rozdzielności majątkowej małżeńskiej, a najlepiej po podziale majątku, bo to podział jest ważniejszy niż rozdzielność, to podkreślam, czy wtedy może urząd skarbowy wziąć dom, w którym wychowujecie swoje wspólne dzieci? No jeżeli należy ułamek do ciebie, to ten ułamek może zająć. Tak, ale jeżeli jest na przykład własność, mówimy teraz o domu, konkretnie gniazdo rodzinne, w którym wychowywane są dzieci, jest wyjęty z działalności biznesowej, jest włożony do majątku osobistego kobiety, żony, tak. To wtedy... No nie może. To jest osoba trzecia, tak jakby było twoje czy kogokolwiek innego. To jest klasyk klasyków, tak powinno być. I kobiety, które... do których mężczyzna po tej konferencji wraca i mówi, wiesz kochanie, byłem na konferencji i tam pan mówił, że pasuje, żebyśmy zrobili rozdzielność majątkową i najlepiej podział majątku. I co taka kobieta w pierwszej kolejności myśli? Ma dzieci, chce mnie oszukać, planuje rozwód i tak dalej. A teraz uważaj. Jeżeli te same kobiety przyjeżdżają z mężem na tą konferencję lub później w toku obsługi nasz doradca przykładowo z Krajowej Izby jedzie do tej rodziny i rozmawia z tymi kobietami na temat rozdzielności majątkowej małżeńskiej, to kobiety wtedy mówią, mówiłam ci Stefan, że to trzeba zrobić, popatrz ile ty się z tym ociągasz. Musimy zrobić rozdzielność majątkową małżeńską i wracamy do wywołanego przez ciebie tematu, brak edukacji. Tak, no bo to jest jakby, to się kojarzy z czymś złym, z czym jakby intercyza jest czymś takim kojarzonym, że ktoś ma pieniądze, a ktoś, często mówi się o celebrytach, prawda, o ich podziale majątku, bo one są duże, one są głośne. Tak i jakby zawsze się mówi w tym kontekście, prawda. Nie ma jakby dobrej strony medalu, zawsze są dwie i zależy, z której się strony patrzy. Ale dobrze właśnie, że o tym powiedziałeś, więc ja uważam, że każde małżeństwo, niezależnie od tego, czy ma biznes, czy nie ma biznesu, powinno być, tak? Bo zawsze może być taka sytuacja, że na przykład jeden z małżonków postanowi na przykład wspólne pieniądze i jakby wspólny, można powiedzieć, zdolność kredytową i kredyt poświęci na to, że na przykład ma jakieś problemy uzależnieniowe, na przykład hazard. Tak jest. Tak? I na przykład pójdzie do kazyna i zadłuży nie tylko siebie, ale tą drugą stronę na setki tysięcy albo miliony złotych i ta osoba nie może za bardzo zaprotestować, bo biorąc ślub z tą osobą, jakby dała na to zgodę. Tak jest. I nigdy nie wiemy, że taka sytuacja może mieć miejsce, prawda? W tym momencie zapraszam Cię jako prelegenta na moje wykłady. Dzięki. Natomiast to się wie, to z jednej strony wydaje się logiczne, natomiast statystyka pokazuje, że wcale tych prawidłowo przeprowadzonych rozdzielności i podziału majątku wspólnego nie jest tak dużo. Gdzie w biznesie, no umówmy się, jesteśmy w świecie, gdzie to ryzyko chociażby geopolityczne, czy biznesowe, czy rynkowe, jest podwyższone. Ja nie mówię, czy jest wysokie, bo nie chcę spoilerować o wojnie, żebyśmy mieli większą oglądalność, bo generalnie nie jestem do końca zwolennikiem tego typu budowania swoich zasięgów. Natomiast rozdzielność majątkowa małżeńska pozwala w bezpieczny sposób wychować dzieci na terytorium w gnieździe, które nie jest objęte ryzykiem. Jasne. Więc mówiliśmy też o poza rozdzielnością. Mówiliśmy o testamencie, tak? Z pominięciem nieletnich. Tak. Mówiliśmy... I podstawieniem
czyli tak, jeżeli wskazujemy się nawzajem z żoną na przykład, tak, to rozsądnym byłoby przewidzenie bardzo mało prawdopodobnego, ale możliwego scenariusza, razem jedziecie samochodem albo samolotem, no i samolot nie ląduje. I wtedy to dziecko, no tam będzie problem majątkowy bardzo duży, szczególnie w nieruchomościach, ale nie tylko. Bo się wszystko rozjedzie dalej, tak? Na 12 lat. Jeżeli dziecko ma 5 lat, to na 13 lat. To jest słynny case właściciela Eurobanku, odsyłam do internetu. Czyli to działa tak, że na przykład kolejna osoba, czyli nie dostają spadkobiercy naszych spadkobierców, czy nasi spadkobiercy ustawowi, tylko dostaje to osoba, która jest skazana jako druga, jako kolejna. Tak. Tak? Czyli jeżeli ktoś odrzuca spadek albo po prostu nie żyje, tak, kolejny spadkobierca nie żyje, to jest cywilny. To kolejna osoba, która jest skazana, dziedziczy. Jeżeli jest skazana, a w większości testamentów nie jest, bo się tylko powołujemy nawzajem, no, to jest tak, od tego momentu powinienem włączyć tutaj licznik. Taksometr? Tak, taksometr, bo doradzimy, ale to są twoi oglądający, oni dostają zawsze mięso, więc kilka słów. Po pierwsze, jeżeli jesteście małżeństwem, testamenty wzajemne, ja powołuję ciebie, ale gdybyś nie mógł lub nie chciał, to jest taki zapis, czyli kiedy nie może, jak zginie razem z nim albo umrze, a nie chciał, bo nie przyjmie spadku, bo może nie chcieć przyjąć spadku, który jest na przykład długiem, to wtedy powinniśmy podstawić jeszcze jedną jakąś bardzo zaufaną osobę, nie wiem, brat, siostra, mama, tato i jeszcze tak zwane oświadczenie woli dotyczące kto mógłby być wskazany przez ciebie jako rodzica do ewentualnej opieki prawnej, opieki nad wychowaniem dziecka lub dzieci i jeszcze opieką nad majątkiem nieletniego. I to jest bardzo, bardzo ważne. Spotkałem się z tym absolutnie incydentalnie, żeby taki testament był, powiedzmy, pełny z podstawieniem i poleceniem testamentowym. Poczytajcie w internecie polecenie, podstawienie. Bardzo, bardzo ważny. Drugi temat obok testamentu. A czy to jest wiążące? Czy to jest tylko taka wskazówka? Wskazówka dla sądu rodzinnego. Natomiast jeżeli daję przykład z życia, bo one chyba najlepiej to obrazują, jeden z moich klientów, bardzo majętnych, majątek liczony w setkach milionów złotych, czworo dzieci, wszystkie nieletnie, powiedział, żeby ojciec i matka były ostatnimi osobami, które miałyby mieć wpływ na wychowanie i zarządzanie majątkiem. I teraz powiem ci, co było za kurtyną. Powiedziały czy napisały? Nie, powiedziały mi. Panie Pawle, jak pan będzie przygotowywał, to żadnych tutaj rodziców ma nie być. I teraz nie używamy nazwisk, więc spokojnie możemy... A proszę, nie bardzo rozumiem. Nie chciał, przedsiębiorca nie chciał, żeby jego rodzice... Jego rodzice, okej. Jego rodzice w jakikolwiek sposób wpływali na wychowanie wnuków. Czyli teraz już rozumiem. No. I teraz co tam było w tle? Nadużycie seksualne jego w okresie maleńkości. Alkoholizm. Znaczy względem niego, tak? Alkoholizm. Po stronie dziadków. I choroba psychicznie po stronie babci. Podjąłbyś taką samą decyzję? Podobno. No, oczywiście. Tak. I to ma logikę z tych smutnych rzeczy. Teraz tak, takie bardziej, powiedzmy, pozytywne. Co powinno się zrobić z takich kompletnych ABC? Jedziemy samochodem w automacie, natomiast on zmienia biegi. 1, 2, 3, 4 redukuje. I tutaj też taka kolejność sekwencyjna jest wskazana. Daniel, więc tak. Dyspozycja do konta bankowego na wypadek śmierci, bo po śmierci wszystko wchodzi do masy spadkowej. Do zamknięcia postępowania spadkowego nie można co do zasady podjąć pieniędzy. Jeżeli ktoś podejmie i pominięci w testamencie udowodnią, to jest do 2 lat pozbawienia wolności. Obecnie to prawo się zmieniło. Wpis zarządcy sukcesyjnego w centralnej ewidencji działalności gospodarczej. Koszt 0 zł, dlatego tak niewiele ludzi to robi, bo gdyby było płatne, moim zdaniem, to by się firmy znalazły, które by to robiły. Ja bym pierwszą założył. Za 1000 zł byśmy zakładali wpisy do ewidencji działalności gospodarczej. Ale możesz wziąć za to pieniądze, to nie jest nielegalne. Tak, natomiast w związku z tym, że to jest ustawa z 2018 roku o tym zarządzie sukcesyjnym, jest w mojej ocenie na dzień dzisiejszy tak samo nieudana jak niektóre pomysły fundacji rodzinnej. W mojej ocenie to nie rozwiązuje problemów. 1% przedsiębiorców powołało zarządcę sukcesyjnego. Ale to powinno być w tym katalogu ABC. Myślę, że może nawet mniej, co? Bo 1%, a 80% powołań jest nieskutecznych, bo powołany nie przyjął, jako ciekawostka statystyczna. Okay. Czyli mówimy o w Polsce, gdzie działa 2 miliony firm,
skuteczne powołanie zarządcy zrealizowało 9 z 50 przedsiębiorców. Okej. Okay. Zero. To co jeszcze poza tym testamentem jakby możemy zabezpieczyć? Tak, pełnomocnik do CIDG i zarządca sukcesyjny w CIDG. Dyspozycja do konta bankowego wspomniana, wtedy wskazana osoba z kręgu zstępnych najbliższych, czyli żona, mąż, brat, siostra, mama, tato, dziecko, jeżeli jest pełnoletnie, może wybrać równowartość 20 przeciętnych wynagrodzeń, obecnie chyba 136 tysięcy złotych, które nie wchodzi do masy spadkowej, a może pomóc rodzinie na przykład finansować... No tak, nawet koszty prawne, tak? Tak jest. A co sądzisz o takim rozwiązaniu? Ja na przykład około 10 lat temu jakby myślałem, zastanawiałem się nad tym, tak, co by było, gdyby nagle mnie zabrakło, to w związku z tym, że mam wiele spółek, mam około 20 spółek różnych, prawda, i ja zarządzam tymi, ze spółkami jako zarząd, dwa, że zarządzam udziałami jako właściciel i jakby realizuję uchwały i podpisuję uchwały i to udzieliłem różnych pełnomocnic skrzyżowych, które są, czyli po takich łącznych, do reprezentowania moich udziałów w tych spółkach i reprezentowania spółek jako zarząd tych spółek. Tak. Bądź pełnomocnik tych spółek, tak? Czyli można powiedzieć, że w razie gdyby mnie zabrakło, no to dwie osoby z mojego najbliższego otoczenia, działając łącznie, tak naprawdę, łącznie, mogą podejmować ważne decyzje, jako reprezentując tak jakby zarząd, albo spółkę jako pełnomocnik. I teraz okay, niektóre mogą być skuteczne z chwilą śmierci, prawda? No, ale znaczy, musi być zastrzeżenie. Tak, zła wiadomość tak. jest taka, że one, wszystkie pełnomocnictwa, które udzieliłeś, gasną dokładnie z godziną śmierci. No nie do końca wszystkie, no bo jeżeli jest pełnomocnik spółki udzielony przez ich właścicieli, to on, z chwilą śmierci właścicieli on dalej jest pełnomocnikiem spółki. Bo jeżeli on był pełnomocnikiem moim, jako Daniela Siwca, który ma udziały, no to już jest, to jest inna rzecz, więc... To zależy. Tak. To zależy. Natomiast jeżeli równocześnie przedsiębiorca nie ma testamentu, to wtedy spadkobiercy, którymi mogą być rodzice nawet, lub rodzeństwo. Mogą to odwołać, nie? Po pierwsze, a po drugie, jeżeli na przykład mamy spółkę, w której, nie wiem, czy ma spółki, w których masz 100%? Tak. Tak. To jeżeli z chwilą śmierci równocześnie małżeństwa, mało prawdopodobny scenariusz, kto zwoła walne zgromadzenie, jak nie ma członków zarządu? No i tu się pojawi sąd rodzinny opiekuńczy, bo pełnomocnictwa właśnie wygasły. To są bardzo ciekawe tematy powiązane, to są metody naczyń połączonych. Tak. Dlatego edukacja. Tak. No, teraz tak, kto to zwoła? No nieskutecznie zwoła... Reprezentant nieletniego. No właśnie, teraz właśnie chodzi o to, że sprawa spadkowa i sprawa i kwestia dojścia do własności może trochę trwać. A właśnie chodzi o to, że moją intencją było zabezpieczenie ciągłości prowadzenia działalności, czyli wypłatę wynagrodzeń, realizację kontraktów i tak dalej, i tak dalej, żeby operacyjna działalność była dalej realizowana i przelewy i wszystkie rzeczy, no bo brak realizacji rzeczy topi firmę jakokolwiek, prawda? Tak. Czyli jeżeli nagle nie ma kogoś, kto opuszcza przelewy w firmie, no to firma nie istnieje. Tak? No poważna, kontrahentów, tak? Tak. Czyli co oni mogą zrobić? Mogą szukać alternatywy, natomiast w tym przypadku jest jednym z lepszych rozwiązań, mimo niedoskonałości tej ustawy, o fundacji rodzinnej, która jest nowa i tam jest obecnie 12 nowelizacji, to może być fundacja rodzinna, bo fundacja rodzinna, jeżeli ma dobrze skonstruowany statut, to nikogo może nie być i ten podmiot będzie sam jakby działał do końca świata. Statut będzie działał do końca świata. Ale jakie są według Ciebie takie jakby złe strony fundacji rodzinnej, a może inaczej wady fundacji rodzinnej? Bo jest wiele korzyści. Może zacznijmy od korzyści, tak? Które Ty widzisz w fundacji rodzinnej? Podatkowe. Niewątpliwie są zachętą, ponieważ podobnie jak w CIT-ie estońskim, choć nie chcę wchodzić w rolę teraz doradcy podatkowego, w CIT-ie estońskim tak samo nie płacisz podatku do momentu, dopóki nie wyciągasz określonej kwoty. Czyli zarabiasz dużo, wypłacasz mało, to płacisz niewielki podatek, 15% od kwoty, którą uznasz, a nie od całości, tak jak w biznesie. Tak? W fundacji rodzinnej. Tak. Więc tu są te... Natomiast minus taki, który obserwuję, ponieważ dość często klienci zwracają się do nas z prośbą, żeby sprawdzić ich statut po tym, jak został przygotowany przez jakąś kancelarię. Takie double check. Tak. I jeden z takich zapisów, który przewija się jeden do jeden, to jest następujący.
autorem statutu fundacji najczęściej jest fundator, nestor, czyli facet, najczęściej facet, który wymyślił sobie jakieś tam zasady funkcjonowania i najczęściej bez konsultowania tego ze współmałżonkiem, który najczęściej nawet gdyby przeczytał ten statut, to by mógł nie zrozumieć, ale przede wszystkim często dorosłych dzieci, które nie mają pojęcia, że stary zrobił fundację rodzinną, zachowuje sobie prawo do końca życia zmieniania wszystkich zapisów w treści fundacji rodzinnej. Teraz gdybyś był synem tego fundatora, który może zrobić cokolwiek, mało tego, po 10 latach od daty wniesienia majątku do fundacji rodzinnej gasną roszczenia zachowkowe. To temat nie na dzisiaj, ale, mega ważny. Można to zabezpieczyć polisami na życie, między innymi. Czyli tato mi wymyślił plan na życie. Jak będę grzeczny, to będę beneficjentem, będę otrzymywał. A jak nie, to nie wiem, moja mama umrze w wieku 82 lat, tato znajdzie sobie kolejną partnerkę, a ona mu tak wytłumaczy, żeby zapisy w statucie umowy fundacji zmienić. I on może to zmienić. Oczywiście, ale pytanie, czy to jest złe? No bo popatrz sobie, czy to mu dała mama? Nie. Czy to on sam robił? Sam? Nie. To jest... Bo z drugiej strony, jeżeli syn będzie... Jeżeli dzieci nie uczestniczą w biznesie... Jeżeli syn będzie niewdzięczny i zdarzały się różne sytuacje, ja widziałem, byłem świadkiem wielu sytuacji, że syn dostał majątek, odwrócił się nagle od rodziny, bo już dostał, tak? I to jest standardowa sytuacja, tak? Jak już wszystko mam, to już nie jesteście mi potrzebni. I teraz ja nie wiem, czy ja zdaję sobie sprawę, że każdy może być, 80-latek może mu kobieta zawrócić w głowie, jak nawet 20-latkowi. Natomiast dlaczego sobie tą możliwość zmiany statusu i nie zatrzymać? Tak, więc teraz w sytuacji, kiedy dzieci nie uczestniczą w biznesie, to co powiedziałeś, prawda. Powinno tak być, że ten fundator do końca życia, teraz pytanie o świadomość, o zdolność do świadomego podejmowania decyzji, tam się pojawiają choroby emocjonalne, depresyjne, choroby dwubiegunowe. Ja mówię tylko o praktyce, bo mam do czynienia z przedsiębiorcami, którzy w poniedziałek mówią, jak ma wyglądać ład rodzinny, a w piątek go odwołują. Natomiast w sytuacji, kiedy dzieci aktywnie, Daniel, uczestniczą w tym przedsiębiorstwie, pracują, obejmują ważne funkcje i nie mogą mieć wpływu na treść statutu fundacji rodzinnej, gdzie nestor czy fundator dalej zostawia sobie, nie wiem, 8 głosów w radzie rodziny, ale powinien dać sukcesorom, którzy najczęściej będą beneficjentami, też prawo do wypowiadania się, żeby on brał to pod uwagę. Potraktować ich jak wspólników, tak? Jest. Na przykład masz troje dzieci, na przykład, tak? I mówimy o dzieciach, no to można powiedzieć, ta trójka może ci przegłosować, tak? W takim sensie w jakimś momencie, ponieważ no ty, jak ci 10 osób mówi, że jesteś pijany, to nie siadaj za kółko po prostu, bo tak może jest. Coś w tym jest, tak? I może to młode pokolenie, ale no musisz mieć do nich zaufanie, musisz ich dobrze wychować i nauczyć, a nie na zasadzie takim, że masz dzieci w zawodu dzieci i nagle... No ale to już jest wina rodzica na innym etapie, prawda? Tak już... jest. A dwa, taki statut może stanowić na przykład, że w decyzjach majątkowych przekraczających jakiś tam limit muszą się wszyscy zgodzić. W decyzjach do takich, tam może być wymieniony katalog tych decyzji. Fundator, czyli ten samiec alfa, założyciel, nestor, sam może podejmować decyzje, ale do odpowiedniego limitu wszyscy się muszą zgodzić. Mówiąc o niedoskonałości fundacji rodziny, bo zadajesz pytania, na które każdy można zrobić kurs na temat każdego pytania, to powiem o czymś bardzo mało popularnym, szczególnie wśród prawników, a mianowicie prawie na całym świecie, choć w swoich książkach pisze, że wzorce amerykańskiej, a szczególnie japońskiej sukcesji nie są absolutnie, są marginalnie powinny być traktowane przez Polaków, jeżeli chodzi o zastosowanie, to funkcjonuje instytucja, konstytucja firmy rodzinnej. Teraz konstytucja firmy rodzinnej to jest zbiór praw, które powinny regulować porządek na linii rodzina, firma, majątek i biznes. I teraz wadą konstytucji jest to, że nie jest ona aktem prawnym. Czyli my tam możemy sobie wymyślić różne rzeczy, ale nikt nie musi ich respektować, bo w fundacji rodzinnej, jeżeli nestor napisze, że możesz pobierać miesięczne benefit w wysokości 10 tysięcy pod warunkiem, że masz 1,83 m wzrostu, założyłeś rodzinę i masz wyższe wykształcenie. I to brzmi abstrakcyjnie, ale wiesz o tym, że tak można zapisać? Oczywiście, będzie działało. Tak.
Natomiast w konstytucji to nie będzie działało. I teraz, co to jest konstytucja? To jest najczęściej 4, 6, 8 spotkań rady rodziny, kilkugodzinnych, gdzie wszystkich się bierze do jednego stołu i patrzymy, jakie drzazgi tam lecą. I teraz, co się może wydarzyć na takich radach rodziny? Może się okazać rażąca niewdzięczność, brak gotowości do współpracy z rodzeństwem, z ojcem i z matką. I wtedy, to nawiążę do z pierwszych pytań, kiedy jest moment do sukcesji w Danielu, to jest wtedy, kiedy Nestor zaczyna sobie zdawać sprawę, że nie będzie kontynuowana ta firma i ją przygotowuje Do sprzedaży. Do sprzedaży. I teraz uważaj, jesteś przedsiębiorcą najwyższej klasy. Inaczej się prowadzi firmę, jeżeli masz zamiar ją sprzedać za 2, 3, 4 lata, a inaczej, jeżeli myślisz o tym, żeby wnuki ją prowadziły i kontynuowały. Tak. Bo co chcesz zrobić przez te 3 lata? Chcąc ją sprzedać? Napompować. Dziękuję. Tak. No właśnie. Mamy taki przykład z życia, bo mówiłeś, żeby dawać przykłady, gdzie klient był zdesperowany ze względu na wypadek w firmie, przy jednoosobowej działalności i przeraziło go to, że prawie człowiek zginął i on po raz pierwszy skonfrontował się z tym, że pasowałoby mieć spółkę z o.o., bo tam do wysokości kapitału zakładowego odpowiada i tak dalej. I po wypadku w firmie zdał sobie sprawę, że lepiej byłoby mieć spółkę z o.o., bo odpowiada do wysokości kapitału zakładowego. Ale potem się temat wygładził. I teraz uważaj, minęło 3 lata, zdarzył się następny wypadek. I klienci przyjeżdżają i mówią, że no teraz to już w ogóle nie ma przelewek. I sprzedaliby firmę za 7 milionów złotych. Metodą majątkowo-dochodową, to w zależności od tego, jaka to jest branża. I teraz sztuka będzie znaleźć firmę, nie do końca restrukturyzacyjną, ale taką, która prawidłowo zarządza biznesem i ryzykiem i sprzedać ją za 3 lata, nie za 7 milionów, tylko za 15 milionów. I do tego ta firma jest w tym momencie przygotowywana. Super, no jest poukładana, no bo w ramach działalności to ciężko się sprzedaje, prawda? Wyciągnąć przedsiębiorstwo z JDG i je sprzedać po prostu. Tak jest. Będzie ustrukturyzowana, co jest bardzo ważne, bo ty jakbyś był funduszem private equity, raczej nie kupiłbyś firmy, nawet dobrze zapowiadającej się, której sukces zależy tylko i wyłącznie od indywidualnych przymiotów pracoholika, założyciela, którego jak nie będzie, to najlepsi pracownicy pójdą w miesiąc. Ona jest niesprzedawalna wtedy. Sprzedawalna, albo sprzedawalna za jakieś gówniane pieniądze. Ja mam do Ciebie wiele pytań jeszcze i mam wrażenie, że jakby ta rozmowa mogłaby trwać jeszcze wiele godzinami, więc jeżeli ja czuję, że jeszcze z Pawłem się nieraz spotkamy, więc jeżeli macie jakieś pytania w tym tematyce, napiszcie w komentarzu poniżej, o co chcielibyście, żebym zapytał Pawła w kolejnym nagraniu. I ja mam do Ciebie takie pytanie na sam koniec. Pewnie poruszasz się w tej tematyce, więc pewnie słyszałeś o książce Umrzyj z zerem na koncie. Die empty. Słyszałem, ale nie czytałem jeszcze. Okej, okay, to ta filozofia mówi o tym, że nie powinno się żyć tak, jakby się żyło wiecznie. I majątek, który mamy, bardzo często tracimy go z chwilą śmierci, to jest normalne, ale nikt z niego nie korzysta, albo wiele osób na przykład jest ubogich, ale ma majątek, nie wiem, ma 10, 20, 100 tysięcy i żyje na skraju ubóstwa. I po prostu ktoś później nagle te pieniądze znajduje, czy to złoto zakopane w słoiku, czy po prostu ludzie sobie odbierają od tak zwanego pyska, żrą szkło, odbierają sobie przyjemności z życia po to, żeby, nie wiem, ktoś inny nagle wziął ten plik pieniędzy i poszedł do kasyna i tego nie docenił. Albo na przykład zbierają, śpią na pieniądzach. Wiele osób ma taką chorobę zbieraczą, że po prostu pchają do materaca, nagle śpią na tym materacu, mogliby sobie za to kupić mieszkanie, wynająć to mieszkanie, zabezpieczyć się w inny sposób. Nie rozumieją inflacji. Nie rozumieją inflacji, nie rozumieją wielu rzeczy i zbierają, jakby całe życie zbierają, ale nigdy nie potrafią tych pieniędzy wydać, prawda? Tak jest. Oczywiście jest wiele osób, które ma problem z tym i większość jakby żyje z miesiąca na miesiąc, natomiast wiele osób ma ten problem tak zwani saverzy. Ja taką osobą jestem też. Ja się uczę przez lata wydawania pieniędzy, korzystania z tego, co... Bez poczucia winy, z tego, co zarabiam i myślę, że to jest jakby proces, który przechodzę, ale wiele osób po prostu dużo zarabia, bo mają dobre zawody, dobre biznesy i jakby totalnie nie wydają na żadne aspekty swojego życia, czyli ani na wakacje, ani na podróże, ani na rzeczy materialne. Nagle się okazuje, że schodzą z tego świata, i jakby ciężko pracowali, żeby je mieć, ale w ogóle jakby jedyne, co mieli, to tylko je mieli.
Tak. I teraz jest taka teoria, która mówi o tym, że powinniśmy darowywać często na przykład swoje dzieci, obdarowywać, dużo wcześniej niż z chwilą śmierci. No bo jeżeli ja będę miał 80 lat, to nasze dzieci być może mają 60 lat. I jeżeli my umieramy, to ta osoba już jest, która odziedziczy naszą całą schedę, być może duży majątek, którym można naprawdę zwiedzić cały świat dookoła, przeżyć świetne chwile. Albo zainwestować. Albo no, po prostu przeżyć, nie wiem, zrobić podróż dookoła świata, być na każdym kontynencie. Nagle może się okazać, że moje dzieci będą zbyt stare, żeby z tego skorzystać, bo zabraknie sił, wigoru, zdrowia. I to, że ja zbierałem, to będzie już za późno być może, żeby można było aktywa wykorzystać. Mhm. I teraz bardzo często jest tak, że właśnie te rodziny te pieniądze marnotrawią, czyli my ich dobrze nie edukujemy, jako ci sukcesorzy, tylko po prostu dajemy, a te osoby nie są nauczone zarabiać, tylko brać. Bo na nich spada? Tak. Słowo edukacja. I wiesz, co teraz zarezonowało ze mną, jak to powiedziałeś? Do książki na pewno sięgnę, dzięki za inspirację. Nie oglądam telewizji od kilkunastu lat, nie słucham radio, natomiast żona mnie ostatnio namówiła do oglądnięcia tytułu Mogę przekręcić wieloryb. Okej. I tu postawię kropkę, żeby nie spoilerować, bo jest przepiękną kontynuacją tego zdania, o którym ty powiedziałaś. Ci sejwerzy do końca życia, którzy nie potrafią wyobrazić sobie, że mogliby za to pocieszyć się chwilę tym doczesnością. Trzeba mieć taki balans. I teraz ja całe życie myślałem, że ciężko pracuję po to, żeby moja rodzina żyła lepiej, żeby zostawić coś swoim dzieciom, żeby one to dostały jakby w spadku. I tak by to mi trochę uświadomiło, że tak naprawdę ja nie powinienem tak myśleć, tak? Nawet to, co ja im powinienem dać największy majątek, to jest to, czego ich nauczę, to, czego ich, jakby dam im kompetencje zarabiania pieniędzy, tak jak sam to potrafię robić. Jak, skoro byłem w stanie nauczyć tysiące osób zarabiać wielkie pieniądze, to i będę w stanie nauczyć swoje dzieci. I to jest największa wartość, którą mogę dać, a nie spadek, a nie setki mieszkań, majątek. I oczywiście no, serce boli, gdybym miał te wszystkie mieszkania swoje sprzedać po prostu i się ich pozbyć. Natomiast wydaje mi się, że danie im wędki, a nie ryby, nawet tej takiej złotej ryby, która będzie cały czas, albo złotej kury, która znosi się złote jajka, może być lepszym rozwiązaniem niż po prostu darowanie, czy nawet przepisanie mechanizmu, tak jakby sukcesu, prawda? Dlatego to, co powiedziałeś, edukacja, wychowanie. Natomiast jest takie powiedzenie, trudne czasy tworzą mocnych ludzi, dobre czasy tworzą słabych ludzi. Więc chyba puentą taką w odniesieniu do sukcesji, kontynuacji, trwania, wychowania, mentoringu 07 jest to, żebyśmy jako rodzice, też jestem rodzicem, potrafili sprawić, albo mieli odwagę sprawić, żeby dzieciom było trochę trudniej, niż łatwiej. Tak, bo tylko i wyłącznie, jakby ten trud rozwija. Ja na przykład nie mam tych pieniędzy, które mam dzisiaj, gdyby nie było mi w życiu ciężko. I gdybym jakbym wszystko dostał od rodziców, prawdopodobnie nie byłbym tak zmotywowany, ambitny, nie chciałoby mi się tego wszystkiego. I to jest dla mnie dobrodziejstwo, że kiedyś wychowałem się w biednej rodzinie, gdzie brakowało tych pieniędzy na podstawowe potrzeby, bo dzisiaj czuję wartość tego pieniądza i czuję ten głód. Szacunek. I tak, szacunek do pracy i ten głód. I wydaje mi się, że ciężko komuś będzie też to poczuć, jeżeli sam tego nie przejdzie. Dzięki, Paweł, wielkie. To była wielka przyjemność z Tobą rozmawiać. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Czekamy na Wasze komentarze, na Wasze pytania, o co chcielibyście zapytać Pawła. Ja Wam polecam jego książkę o sukcesji. To jest pierwszy sezon, pierwszy tom, a będzie ich jeszcze wiele. Także dzięki wielkie. Ja dziękuję i nie byłby sobą, skoro ulokowałeś produkt, żebym nie powiedział, że kursy Daniela. Jeżeli masz odwagę zainwestować 18 minut dziennie, nie mam czasu, może powiedzieć, prawie wyłącznie ofiara, więc zastanów się, to jest 100 godzin rocznie. Jestem przekonany, że jeżeli jesteś początkującym fliperem, czy w ogóle interesuje cię temat nieruchomości, albo zaprzecz, to po zainwestowaniu 100 godzin potrafiłbym zarabiać? No oczywiście, że tak. I byś przegonił innych, tak? No, to jest zrobił to tylko i wyłącznie weekendowo. Tak, i podobnie z każdą dziedziną, pewnie grom na instrumentach czy nauką. Dokładnie. Bardzo dziękuję również. Dzięki, piąteczka. Hej.